Marcin Jabłoński na obozie treningowym w Zakopanem, w bardzo hardkorowych warunkach obozowych, więc po prostu jest jak jest i musimy to przyjąć. Okej, okay, ale mówiąc o obozie właśnie, ty jesteś bardzo młodym, chociaż już twierdzisz, że zaczynasz odczuwać wiek, zawodnikiem. Jakiego rodzaju ty masz, wiesz, cele tobie przyświecają w tym obozie? Znaczy, w obozie to chcę złapać jak największą formę. Jest dużo chłopaków, którzy imitują styl Sebastiana, mojego przeciwnika. I na pewno dużo doświadczeń chcę złapać nowych. No właśnie, Madness Cage Fighting, które będzie 22 sierpnia, Sebastian Kotwica. Co ty możesz powiedzieć o nim? Bo to jest taki zawodnik, można powiedzieć, często masz takich siłowych zawodników. Praktycznie ciągle. Znaczy, wiem, że jest trenerem zapasów w szkole walki Drwala. Wiem też, że duże osiągnięcia zdobywał tam. To jest zdolny chłopak, na pewno jest silny i dobrze się rusza. Tam patrzyłem na jego stójkę i parter, ale nie boję się go jakoś tam. Tak sobie zażartowałem z naszej prywatnej rozmowy odnośnie tego wieku, natomiast jakby ty jesteś świadomy tego, że cały czas się rozwijasz i ten szczyt formy tak naprawdę dopiero przed tobą? Czujesz to? Tak, czuję, że już tak coraz, z wiekiem, że jestem coraz lepszy, no i coraz cięższy to na pewno. Też tak rozmawiałem z twoimi kolegami z klubu odnośnie tego połączenia właśnie z Berkut, z klubem Berkut, prawda? I klub Arachion. Czy ty jakoś tak odczuwasz takie realne plusy, które mogą z tego wyniknąć? Znaczy, na początku byłem jakoś tam sceptycznie do tego nastawiony, ale później to widzę, że i chłopacy będą, wiem, że do nas przyjeżdżali z tego Berkutu z nami trenować, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, że tylko na plus, że i sponsorów więcej pozyskaliśmy i jest po prostu lepiej, a ta zmiana nazwy to jest tak naprawdę tylko kosmetyczna. Pewnie. To nic się nie zmienia. A czy to jest tajemnicą, dlaczego byłeś sceptycznie nastawiony do tej zmiany? W sumie tak przywykłem, że Arachion, 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 nagle Berkut, Arachion, tak. Ale to tylko tyle. Ale to jest naprawdę na plus duży. Okej. Myślę, że to wszystko w takim razie w kwestii naszego wywiadu, także bardzo dziękuję. I widzimy się jeszcze przed walką, tam porozmawiamy jeszcze raz. Dobra. Dziękuję. Dzięki.